Witam Państwa ponownie. Kiedy przeżywamy trudne chwile, często słyszymy takie słowa: wszystko działa ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Niełatwo jest przyjąć tę prawdę, kiedy na przykład toczy się walka o życie Twojego dziecka. Jednak bohater naszej dzisiejszej historii zaczął tę prawdę głosić, niezależnie od okoliczności, odkąd jego umysł, serce i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomność to coś więcej niż stan zewnętrzny. Bezdomni są również, a może nawet przede wszystkim, zagubieni duchowo. Dlatego Pacific Garden Mission zajmuje się obiema sferami, zarówno fizyczną, jak i duchową. Nasza misja nieprzerwanie od roku 1877 zapewnia bezdomnym nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo, dziś z naszej pomocy korzysta całkiem za darmo codziennie kilkaset osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Zapewniamy im nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium, a także różnego rodzaju kursy i poradnictwo, co ma im ułatwić powrót do normalnego życia w społeczeństwie. Przede wszystkim jednak duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z nimi dobrą nowiną o tym, że Bóg ich kocha i ma plan dla każdego z nich. Plan, który obejmuje przyszłość razem z Nim. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3029 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Przyjechałam najszybciej jak mogłam. Co się stało, George? Bruce przyjechał rowerkiem na pole, gdzie pracowałem, i chciał, żebym pozwolił mu wrócić na pacę. Powiedziałem nie, ale zatrzymałem się, żeby porozmawiać z pracownikiem, a kiedy wróciłem do ciężarówki, Bruce już siedział z tyłu. Błagał, żebym mu pozwolił tam zostać, więc się zgodziłem. Och, George! To było blisko domu i nie jechałem szybko, ale kiedy skręciłem na publiczną drogę, wypadł prosto pod tylne koło. Och, nie! Wziąłem go do samochodu i w drodze do szpitala cały czas podtrzymywałem go jedną ręką. Gdybym mu nie pozwolił, gdyby siedział ze mną w szoferce. Co z nim? Idzie lekarz, zaraz nam powie. George i Laura? Tak. Bruce doznał poważnego urazu mózgu. Doktorze, czy wyjdzie z tego? Doktorze, czy wyjdzie z tego? Jest w śpiączce. Do trzech dni powinniśmy wiedzieć. Niewiele jest sytuacji równie dramatycznych jak ta, gdy zagrożone jest życie Twojego dziecka, czego doświadczył bohater tej historii. Usłyszymy o wydarzeniach, które to poprzedziły, i o tym, w jaki sposób ten kryzys wpłynął na jego dalsze życie. Prawdziwa historia George'a i Jera już teraz w Wyzwolonym. Moi rodzice mieli 7 dzieci. Ja byłem 5 z kolei. Mieszkaliśmy w południowej Georgii. Nasz dom był przystanią dla odwiedzających miasto misjonarzy, a także dla studentów koledżu potrzebujących pomocy. Wychowałem się na historiach biblijnych, a moi rodzice zawsze zabierali nas do kościoła. Pamiętam, jak przez tydzień chodziłem na spotkania ewangelizacyjne i podczas ostatniego w niedzielę zrozumiałem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję zbawienia. To było niesamowite, kiedy George podszedł dziś do ołtarza. No, przemaszerował aż z balkonu. Tak, sam jeden. Jestem zaskoczona, że nikt inny nie odpowiedział na zaproszenie kaznodziei. To było bardzo mocne kazanie. No, to prawda. 7 lat. No. Kto by przypuszczał, że takie dziecko może już zrozumieć Ewangelię? Podczas gdy rodzice rozmawiali, ja na górze płakałem.
bo wiedziałem, że moje serce jest grzeszne, a nikt mi nie powiedział, jak być zbawionym. Rodzice byli wspaniali, ale nie wiedzieli, jak mi w tym pomóc. W czasie, kiedy dorastałem, do naszego domu przyjeżdżało wielu misjonarzy, ale nigdy nie dowiedziałem się, jak przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, więc postanowiłem po prostu być dobrym. Może dzięki temu Bóg mnie przyjmie. Kiedy miałem 10 lat, przypadkowo postrzeliłem się ze strzelby kaliber 22. Kula przeszła pod ramieniem i wyszła z tyłu, kilka centymetrów w bok, i mógłbym nie żyć. Ojciec uczył nas polować i łowić ryby i zawsze doceniał moje osiągnięcia. Byłem dobrym uczniem, głównie dlatego, żeby go zadowolić. George, świetnie sobie radzisz. Dlatego jesienią chcielibyśmy cię wysłać do prywatnego liceum w Chattanooga. Ale to mój ostatni rok. Ale to jedna z najlepszych szkół w kraju. Ale nie będę tam miał moich przyjaciół. Poradzisz sobie. Liczę na to, że przyniesiesz same dobre oceny, tak, żebyś mógł iść do koledżu. A wiesz już, co chciałbyś studiować? Mechanikę. Świetnie. Wszystko, bylebyś nie został rolnikiem. I tak w wieku 15 lat znalazłem się w klasie maturalnej w liceum w Chattanooga, daleko od domu. Regularny rozkład dnia, sport i nauka pomogły mi się odnaleźć. Poznałem nowych przyjaciół, a nawet miałem sympatię. Ale chrześcijańskie zasady wpajane mi przez rodziców powstrzymały mnie przed pogrążeniem się w grzechu. Miesiąc po ukończeniu 16 lat otrzymałem dyplom szkoły średniej i pojechałem na rok do koledżu Valdosta. Potem przeniosłem się do koledżu w Atlancie. Na początku 1941 roku, na wieczorku tanecznym, poznałem Laurę. Tak, mieszkam w Atlancie, panie Iger. A pan? Studiuję tu w koledżu technicznym, panno Brownell. Mogę mówić do pani Lauro? Myślę, że tak. A ty mów mi, George. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem, Lauro. Bo ja jeszcze nie jestem studentką. Rozpoczynam studia jesienią. Ale twoje nazwisko brzmi jakoś znajomo. Mój ojciec prowadzi zajęcia w studium wojskowym. A no tak, ten pułkownik. No to już wszystko wiem. Laura była zupełnie inna niż dziewczyny, które dotąd poznałem. Nieśmiała i dystyngowana, bardzo mnie pociągała. Spotkaliśmy się kilka razy, ale ona nie pozwalała mi nawet podtrzymać się za rękę. Wiosną nasz rok zorganizował imprezę na wyspie Świętego Szymona. Zaprosiłem też Laurę. Nie spodziewałem się, że przyjmie zaproszenie, a jednak się zgodziła. Opiekunka roku mocno nas pilnowała, ale Laura była bardziej zasadnicza niż ona. Razem zwiedzaliśmy wyspę na rowerach i chodziliśmy po plaży. Wtedy już trzymaliśmy się za ręce. Postrzeliłeś się? Tak, miałem wtedy z 10 lat. Wszędzie chodziłem z tą strzelbą. Trzymaliśmy w stodole starą, wysłużoną ciężarówkę. Wgramoliłem się do środka, żeby pobawić się kierownicą. O coś musiałem zahaczyć. Strzelba spadła mi z ramienia, uderzyła w stopień i wypaliła. Miałeś dużo szczęścia, George. Mogłeś zginąć. Bóg cię ochronił. Kiedy wróciliśmy do Atlanty, myślałem tylko o Laurze. Byłem zakochany. To lato w ramach przysposobienia obronnego spędziłem na pokładzie okrętu wojennego. Po krótkim rejsie zawinęliśmy na kilka dni do Charleston, gdzie mieszkała siostra Laury z mężem. Przyjechała też Laura ze swoimi rodzicami. Pewnego dnia poszliśmy we dwoje na zakupy, a jej ojciec poprosił mnie, żebym kupił mu butelkę wódki. Kupiłem, wsadziłem ją pod ramię i robiliśmy dalsze zakupy. Nie żałujesz, że poszedłeś ze mną? Nie czułem się zbyt komfortowo, ale już po wszystkim. Dziękuję.
Wiem, że zakupy to straszna rzecz dla mężczyzny. Kochanie, po prostu się wyśliznęła. Potłukłem flaszkę pułkownika. Nigdy nie zapomnę, jak wszyscy śmiali się ze mnie z powodu tej rozbitej butelki. A to było tak, jakby Bóg nie chciał, żebym kupował alkohol. Jesienią Laura rozpoczęła studia w Virginii, a ja właśnie kończyłem szkolenie wojskowe. Wtedy pierwszy raz rozmawialiśmy o przyszłości. 7 grudnia 1941 roku nasz kraj przystąpił do wojny. A wiosną, kiedy Laura przyjechała do domu na ferie, wszystko się zmieniło. Masz zamiar wyjechać za ocean, George? Jak tylko zrobię dyplom i dostanę powołanie. Będę za tobą bardzo tęskniła. Ja też będę tęsknił. Laura, wyjdziesz za mnie, zanim wyjadę? Tak, George. Każdy młody człowiek posiada bezcenną rzecz, którą może kogoś obdarować. Swoje dziewictwo. Ten dar można dać tylko jednej osobie i tylko raz. Biorąc ślub, Laura i ja przysięgaliśmy sobie i wymieniliśmy obrączki. Ale mieliśmy też dla siebie dar daleko cenniejszy. Właśnie nasze dziewictwo. Spędziliśmy razem 3 tygodnie, po czym wypłynąłem na wojnę. Służyłem jako oficer obrony przeciwlotniczej. Dowodziłem baterią 40-milimetrowych działek przeciwlotniczych na potężnym okręcie wojennym USS Portland. Stoczyliśmy 16 poważnych bitew na Pacyfiku, ale Bóg w cudowny sposób ocalił moje życie. Po wojnie wróciłem do domu i podjąłem pracę jako handlowiec w Birmingham. Rok później zmarł mój ojciec. Pojechaliśmy na pogrzeb do Georgii. Nie myślałam, że to tak duża farma, George. Owszem, 200 akrów ziemi. Kto się będzie tym zajmował teraz, jak ojca nie ma? Mama. Ach, to dla niej za dużo. Wiem, myślałem o tym. A co byś powiedziała na to, żebyśmy się tu przeprowadzili? Żebym mógł jej pomóc. To poważna decyzja, George. Nie jesteś farmerem. Niby nie, ale przecież mogę się nauczyć. No i miałby kto zaopiekować się mamą. Ziemia była już mocno wyjałowiona, ale przeprowadziliśmy się do Waldosta, gdzie odkryłem w sobie zamiłowanie do gospodarstwa. Hodowałem krowy. Przeczytałem książkę o tym, jak odnowić glebę, siejąc na niej koniczynę i trawy. I kilka lat później wygrałem stanowy konkurs na najlepsze pastwisko. Mieliśmy już 3 dzieci, a Laura spodziewała się 4., kiedy nasz 7-letni synek przyjechał na rowerku na pole i wydarzył się ten straszny wypadek. Leżał w śpiączce na intensywnej terapii, a my czekaliśmy przy jego łóżku, aż się przebudzi. 24 godziny później zobaczyłem, jak na jego twarzy odmalowuje się pełny spokój. Potem wydał ciche westchnienie i odszedł. Mój świat rozbił się na kawałki, jak po wybuchu bomby. Rzeczy, które jeszcze kilka dni wcześniej wydawały się ważne, przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Po raz pierwszy w życiu zacząłem czytać Biblię w poszukiwaniu odpowiedzi na rozpacz w moim sercu i duszy. Kiedy czytałem, pewne wiersze niepokoiły mnie, więc któregoś wieczoru poszedłem porozmawiać z mamą. Usiedliśmy przed kominkiem w bibliotece. Biblia powinna niepokoić, George. Słowo Boże jest lustrem, które pokazuje nam nasze błędy i to, jak je naprawić. To naprawianie jakoś mi nie wychodzi. Kiedy ty zostałaś zbawiona, mamo? W ogóle nie pamiętam, żebym kiedyś nie kochała Jezusa. Ja wyszedłem do przodu podczas tamtej
ewangelizacji, jak miałem 7 lat, pamiętasz? Tak, byliśmy z ciebie dumni. A potem w nocy płakałem, bo nie dowiedziałem się, jak zostać zbawionym. W końcu wymyśliłem, że w 90% jestem na tyle dobry, żeby pójść do nieba, a na te pozostałe 10% Bóg jakoś przymknie oko. A teraz, kiedy czytam w Biblii słowa wypowiadane przez Jezusa, dochodzę do wniosku, że wystarczająco dobry to jestem może w tych 10%. George, Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ani jednego. Czuję się teraz jak oszust, pełen winy i brudu. George, Bóg sprawia, że przeciwności w naszym życiu przyciągają nas bliżej Niego. Popatrz na Hioba. Biblia mówi, że to był bogobojny człowiek, a Bóg pobłogosławił go 7 synami i 3 córkami. Posiadał też ogromny majątek, 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 wołów i 500 osób. Znam tę historię. Bóg pozwolił szatanowi zabrać mu w ciągu jednego dnia wszystkie dzieci i cały inwentarz. Jednak wiara Hioba się ostała. Powiedział, Bóg dał i Bóg zabrał. Niech będzie imię Pańskie uwielbione. Czy to właśnie mnie czeka? Już straciłem Brusiego. Muszę stracić wszystko? Przeczytaj 10 wiersz z 42 rozdziału. O tu. I rozmnożył Pan Hiobowi w 2 razy wszystko, co posiadał. 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 zaprzęgów wołów i 1000 osłów. Dokładnie 2 razy więcej niż to, co posiadał wcześniej. I miał 7 kolejnych synów i 3 córki. Dokładnie jak jego pierwotna rodzina. Dlaczego Bóg nie podwoił liczby dzieci? Wszystko inne podwoił. Dlaczego nie 14 synów i 6 córek? Tak, żeby miał 2 razy więcej niż stracił. Nie wiem. Inwentarz zginął, ale 7 synów Hioba i jego 3 córki po prostu poszły do nieba. Ta prawda bardzo głęboko mnie poruszyła. Zobaczyłem, jak dokładne i precyzyjne jest Słowo Boże. Zanim wyszedłem, mama zadała mi pytanie. Synu, są tylko 2 rzeczy... które możesz zrobić w związku z tą tragedią. Jedna to uczcić Boga, a druga to się od Niego odwrócić. Co zamierzasz? Postanowiłem, że chcę uczcić Boga. Tego wieczoru doszedłem do kresu wytrzymałości i żałowałem za grzechy przed moim Stwórcą, i zwróciłem się do Niego w bardzo prostej modlitwie. Boże, jeśli mnie zbawisz, będziesz też musiał zająć się tym wszystkim. Jesteś dzisiaj jakiś inny, George? Coś się stało? Tak. W nocy poprosiłem Boga, żeby mnie zbawił. Myślałam, że już od dawna jesteś zbawiony. Już jako dziecko wiedziałem, że jestem grzesznikiem. Ale nikt mi nie wytłumaczył, na czym polega zbawienie. Więc postanowiłem być dobrym człowiekiem, który stara się dobrze postępować. Ale to nie działa. Nawet jeśli w miarę się udaje. Męczyło mnie to od dawna, a zeszłej nocy doszedłem do kresu moich własnych sił i poprosiłem Boga, żeby wziął to na siebie. Niesamowite. Owszem, wiem, że Jezus zdjął ze mnie cały ciężar moich grzechów. Nie zdawałem sobie sprawy, jaki był ogromny. Bóg dał mi nienasycony apetyt na Jego słowo. 5 lat później wprowadził w nasze życie parę Holendrów, którzy prowadzili służbę w wiejskich szkołach. Byłem zdumiony liczbą dzieci, które odpowiadały na głoszone przez nich przesłanie. Prowadzili też studium biblijne u nas w domu i również dzięki temu wielu młodych ludzi zostało zbawionych. Zapytałem, na czym polega tajemnica sukcesu ich pracy. Na co Paul odpowiedział.
ile dużych ryb w życiu złapałeś? No, powiedzmy takich, które miały pół metra. Żadnej. No, a trochę mniejszych, takich 30-centymetrowych. Kilka. A takich po 10 centymetrów? Setki. Widzisz, bo o wiele łatwiej jest złapać małą rybkę niż wielką. O wiele łatwiej jest przyprowadzić do Chrystusa dzieci niż dorosłych. Też chciałbym tak służyć Bogu. No to przygotuj swoje narzędzia, a Bóg cię użyje. Jak mam to zrobić? Ucz się na pamięć wersetów. Których? Może zrobisz mi listę, powiedzmy 100 najbardziej przydatnych. Na jego liście znalazło się 190 wersetów. Nauczyłem się ich, a po 3 latach umiałem już na pamięć ponad 3000 wersetów. I wciąż narastało we mnie coraz głębsze pragnienie służenia Bogu. Ale kochałem też pracę w gospodarstwie i chciałem pomagać mamie. Któregoś lata pojechaliśmy z żoną na konferencję biblijną do północnej Karoliny. Jezus umarł, by dać ci nowe życie, więc należysz do Niego. Zbawienie nic cię nie kosztowało, ale Jezusa wszystko. Bóg Go dla nas grzechem uczynił. Tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą w Nim. Przyjacielu, skoro zostałeś odkupiony krwią Chrystusa, nie mów, że oddajesz Bogu swoje życie, swój czas czy swoje pieniądze. To wszystko należy do Niego. Po prostu przestań kraść. To przesłanie tak mnie poruszyło, że postanowiłem natychmiast na nie odpowiedzieć. Tego dnia oboje, Laura i ja, poddaliśmy nasze życie Bogu. Byłem gotowy sprzedać farmę i pojechać do szkoły biblijnej w Kanadzie, ale najpierw chciałem porozmawiać o tym z kaznodzieją. Nie śpiesz się zbytnio ze sprzedażą farmy, George. Uwielbiam pracę w gospodarstwie, ale nie chciałbym, żeby to stanęło między mną a Bogiem. A stoi? Niepokoi mnie to, co powiedział Jezus. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm życia wiecznego. Myślę, że gdyby Bóg chciał cię powołać do służby misyjnej, już dawno by to zrobił. Jedź do domu i bądź gotowy zrobić to, co Bóg ci powie, a On na pewno pokaże ci, czego oczekuje. Miał rację. Bóg nie chciał mojej farmy. On chciał mnie. Jesienią zacząłem odwiedzać wiejskie szkoły, tydzień w tydzień przemawiając do tysięcy dzieciaków. Wyjeżdżałem w poniedziałek po południu i wracałem do domu w piątek po 8 czy nawet 12 spotkaniach. Uwielbiałem mówić do dzieci i wiedziałem, że odkryłem Bożą wolę co do mojego życia. Jestem pod wrażeniem twojej służby, George. Dzieci są takie otwarte na Ewangelię, mamo. Ich serca są wrażliwe, po prostu przychodzą do Jezusa. Spotykasz się z nimi ponownie? Jeżdżę po całym stanie, więc przez dłuższy czas mogę się z nimi nie widzieć. To jednak wymaga jakiejś kontynuacji. Co masz na myśli? A gdybyś wysyłał im materiały do studium biblijnego, miałbyś pewność, że utrzymają kontakt ze Słowem Bożym. Znalazłem grupę ewangelizacyjną pracującą wśród dzieci w Pensylwanii, od której dostałem cały zapas lekcji biblijnych dla moich dzieciaków. Wkrótce zwrotne listy zaczęły napływać do nas strumieniami. Więc w piątkowe wieczory nasi przyjaciele przychodzili pomóc Laurze i mnie oceniać nadesłane prace i wysyłać kolejne lekcje. Jednym z pomagających nam ludzi był Stan. Posłuchajcie tego listu. Chcę poznać Boga, ale On jest strasznie wielki, prawda? Jest też takie pytanie. Jak możemy zasłużyć sobie na nagrodę od Boga? Jeden z chłopców odpowiedział:
obrać właściwą drogę w życiu i nie schodzić z niej. No, właściwie nie, no. To lepsza odpowiedź niż ta podpowiadana w lekcji. Tak. Nie mogę się nadziwić, że przychodzi aż tyle odpowiedzi. I z tygodnia na tydzień coraz więcej. Tu pewnie jest ponad 100 listów. Ale wiecie, martwi mnie to, że część listów jest od starszych dzieci. A to nie jest materiał dla nich. One potrzebują poważniejszego wyzwania. Więc może ty byś napisał jakieś lekcje, George? Tak dobrze znasz Biblię. Stan. Dzisiaj rano podczas czytania Biblii Bóg mówił do mnie poprzez 28 rozdział pierwszej księgi Kronik. To czasy Dawida. Dawid mówił do Salomona, swojego syna. Przeczytam wam. Powiedział: zabierz się dzielnie i ochoczo do dzieła. Nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana. I tak Bóg prowadził nas krok po kroku, wciągając do pracy kolejnych pomocników i pokazując nam, co i jak robić. Działo się to w połowie lat 60. Nadal odwiedzałem szkoły i prowadziłem zajęcia, a w domu nasz zespół doskonalił napisane przeze mnie lekcje. Przez następne 30 lat prowadziłem zajęcia w szkołach, docierając do ponad miliona dzieci. Setkom tysięcy z nich wysyłaliśmy nasze lekcje. Obecnie współpracujemy z innymi wydawnictwami, wysyłając milionom dzieci w 65 krajach materiały do studium biblijnego. Nasze lekcje rozeszły się po całym świecie, tłumaczone na 90 języków. Co roku drukuje się i wysyła miliony egzemplarzy. To pokazuje Boga i Jego serce pełne miłości do dzieci. To, co uczynił Bóg, jest niesamowite. Każdy może wysyłać dzieciom lekcje. Zajęta gospodyni domowa, starsze babcie, kościoły. Każdy zna kilka dzieciaków. I pomyśleć, że Bóg użył rozpaczy w sercu 7-letniego chłopca, który bardzo chciał, żeby ktoś mu powiedział, jak zostać zbawionym. Twój ból był częścią planu Bożego, George. On miał tę służbę przygotowaną już od początku czasów. I użył nas, żeby osiągnąć swój cel. Przez Pana to się stało i to jest cudowne w oczach naszych. Bóg dał nam trójkę kolejnych dzieci, więc mamy ich dwa razy więcej niż mieliśmy, zanim Bruce odszedł. Tak jak Hiob. Jesteśmy już 66 lat po ślubie, a dar dziewictwa wciąż jest największym darem, jaki daliśmy sobie nawzajem. Kochamy się dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Służbę prowadzi obecnie nasz najmłodszy syn, a ja koncentruję się na pisaniu nowych lekcji. Mamy ich w tej chwili aż 260, zgrupowanych w 23 kursach. Przyjacielu, możesz być porządnym człowiekiem, który stara się żyć moralnie, ale Jezus powiedział, że musisz się na nowo narodzić. Przyjdź do Jezusa w pokucie, uwierz, że Jego krew obmyła twoje grzechy. Przeczytaj bardzo uważnie 3 rozdział Ewangelii Jana. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. W programie numer 3029 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii George'a i Jera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych:
Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.